Cześć, Piotr Ochnio, witam Was po krótkiej przerwie. Dziś w Kawie z Agentem poruszymy sobie dwa tematy. Pierwszy, news ze świata nieruchomości i finansów. Drugi, programy mieszkaniowe. Zestawienie programów mieszkaniowych tych obecnie obowiązujących, tych, które są zapowiadane oraz tych, które już się zakończyły, które były w przeszłości. Będziemy o tym dyskutować. Chciałbym poznać też Waszą wizję na ten temat, jak widzicie programy mieszkaniowe jako rozwiązanie problemów mieszkaniowych młodych Polaków, w ogóle Polaków. Dziś gorące emocje przede wszystkim wywołuje program Kredyt 2% i program Pierwsze Mieszkanie. W kontekście tego programu nagraliśmy już jeden odcinek, który szczegółowo omawia dostępny aktualnie projekt ustawy. Natomiast będziemy też trzymać rękę na pulsie i będziemy nagrywać kolejne odcinki i już w najbliższym czasie będziemy mieli dla Was niespodziankę w postaci dokładnego kalkulatora, jak będą wyglądały raty kredytu hipotecznego w okresie obowiązywania programu, po zakończeniu dopłat z programu. Także śledźcie nasz kanał, aby być na bieżąco. Bardzo istotna informacja to jest, dlatego że sam program zakłada pewne limity i mamy niewielki limit wniosków możliwych do złożenia w tym programie na ten rok, bo mówimy tutaj o około 20 tysięcy wniosków. Wiemy, że oczekiwanie na ten program jest ogromne, a więc ja osobiście oczekuję, że ta pula rozejdzie się dosłownie w kilka dni. Także jeżeli macie zamiar skorzystać z tego programu, wydaje się on Wam atrakcyjny, a ogólnie wydaje się atrakcyjny i raczej warto, jeżeli macie plany mieszkaniowe w najbliższym czasie, to koniecznie właśnie śledźcie nasz program i będziecie z tym na bieżąco. Zanim przejdziemy sobie do podsumowania programów mieszkaniowych i dyskusji nad nimi, zobaczmy, jakie newsy płyną ze świata nieruchomości i finansów. Więc mamy przede wszystkim dosyć konkretną i stanowczą informację płynącą z Rady Polityki Pieniężnej. Henryk Wnorowski pozbawia złudzeń osoby spłacające kredyty. W tym roku nie ma co liczyć na obniżki stóp procentowych i bardziej znaczący spadek rat. Członek RPP przyznaje, że nie widzi przestrzeni nawet do dyskusji na ten temat. Wcześniej premier Mateusz Morawiecki oceniał, że jest to możliwe, a nawet prawdopodobne. Już właśnie po ostatnim posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej płynęły do nas takie głosy, że były tam osoby, które jednak komunikowały konieczność podwyższenia stóp procentowych. Też w naszej branży widzimy, że zareagowały na to banki, dlatego że oferty kredytów wzrosły. Oprocentowanie wzrosło, zarówno marże kredytów w oprocentowaniu zmiennym, jak i propozycje banków w oprocentowaniu stałym. I to wzrosły dosyć znacząco, bo większość banków podniosła te swoje propozycje o ponad 0,5 punktu procentowego. W kontekście tego, że raty kredytów wciąż są na wysokim poziomie, że zdolność kredytowa Polaków wciąż jest na niskim poziomie, mamy tutaj wiele głosów ze świata analityków, ale też z naszego takiego insiderskiego świata agencji nieruchomości, deweloperów, takich, że ceny nieruchomości jeszcze nie doznały tej ostatecznej korekty. Widzimy, że te spadki realne już są, że spadki nominalne są dosyć znaczące, jeżeli zestawimy sobie to z inflacją. Natomiast wiele głosów jest takich, że na koniec roku te ceny mogą być jeszcze -5, -10%. Dajcie znać, co wy myślicie, czy te przewidywania są waszym zdaniem słuszne, czy może wcale niekoniecznie i może te spadki będą według was jeszcze większe, a być może będziemy mieli już wzrosty, na przykład po starcie programu Pierwsze Mieszkanie i Bezpieczny Kredyt 2%. Wracamy do tematu programów mieszkaniowych. Temat ten poruszam w świetle przedwczorajszego wystąpienia lidera opozycji, pana Donalda Tuska, który mówi o kredycie, uwaga, 0%. Mieszkanie prawem, nie towarem. W tym kontekście chciałbym też poznać Waszą opinię. Czy prześciganie się w rozdawnictwie publicznych środków jest Waszym zdaniem właściwą drogą do wyjścia z tych problemów mieszkaniowych Polaków? Czy być może jednak doszukiwalibyście się jakiegoś innego rozwiązania, jakiejś innej drogi? Jakie są Wasze pomysły? Co o tym myślicie? Porozmawiajmy o tym razem w komentarzach. A tymczasem posłuchajmy już wystąpienia w Pabianicach pana Donalda Tuska. Ta polska rodzina ma prawo do mieszkania. Będziemy proponowali kredyt 0% dla ludzi, którzy będą kupowali swoje pierwsze mieszkanie.
Będzie to dotyczyło ludzi młodych i powiedzmy w średnim wieku, do 45 roku życia. Dzisiaj, jeśli wzięliście kredyt, powiedzmy około 500 000 zł, na mieszkanie 60-65 metrów kwadratowych, na 25 lat, no to ta rata miesięczna wynosi 4000, albo i lepiej, 4200. Spłacacie przez długie, długie lata odsetki, w ogóle nie dotykając tego zasadniczego kapitału. I tak po jakimś czasie spłaciliście już 770 tysięcy złotych, a to nadal są tylko odsetki. Wprowadzenie kredytu 0%, a więc nie płacimy, bank nie będzie zarabiał na odsetkach, na waszych chudych portfelach. Mówię o tych wszystkich, którzy wydadzą swoje pieniądze na taki kredyt, na to swoje marzenie o mieszkaniu. Jeśli wygramy i wprowadzimy ten program kredyt 0%, to nie będzie się płaciło te 4100, 4200 za to wymarzone mieszkanie 60-metrowe, 65-metrowe, tylko mniej więcej 1700 zł miesięcznie i będzie to spłata kapitału. I cóż o tym myślicie, moi drodzy widzowie? Czy mieszkanie prawem, a nie towarem, czy może jest jednak trochę inaczej? Dajcie znać w komentarzach, co o tym myślicie. W tym kontekście też zobaczmy, jakie już programy funkcjonują w Polsce, które z nich okazały się sukcesem, a które raczej nie zyskały na popularności i jedynymi ich beneficjentami były osoby, które pracowały w komisjach i pobierających pensje przy tworzeniu tych programów. No, może jeszcze drukarnie i agencje marketingowe, które je tworzyły. Zróbmy sobie taki szybki przegląd programów, które są obecnie, które były. Jedne są bardziej popularne, inne mniej, a być może ktoś z Was znajdzie też tutaj jakiś program, z którego mógłby skorzystać lub mógłby o nim powiedzieć swoim znajomym. Więc mamy mieszkanie bez wkładu własnego. Jest to program funkcjonujący od zeszłego roku. Mamy tam możliwość zakupu mieszkania bez żadnego wkładu własnego. Natomiast zaciągamy kredyt na całą nieruchomość wtedy, w zasadzie na całą kwotę, którą chcemy zaciągnąć kredyt, musimy spłacić. To nie jest tak, że państwo, rząd, BGK pokrywa nam jakąś kwotę bezzwrotnie, tylko po prostu pozwala bankowi wbrew zaleceniom, rekomendacjom Komisji Nadzoru Finansowego, aby można było wziąć kredyt bez żadnego wkładu własnego. Tutaj nie okazał się ten program jakimś mega popularnym. Myślę, że w naszych wewnętrznych statystykach maksymalnie 1-3% klientów sięgało po ten produkt, po to rozwiązanie. Z tym programem wiąże się też spłata rodzinna. Tutaj powiedziałbym, że jest to jaśniejsza strona całości tego rozwiązania, dlatego że o ile ten kredyt bez wkładu własnego, no to i tak musimy spłacać całą kwotę, którą zaciągnęliśmy. Dodatkowo często te oferty są droższe niż w takim kredycie właśnie z tym 20% wkładem własnym. O tyle, jeżeli skorzystamy z tej spłaty rodzinnej, tutaj na tym skorzystają osoby, które powiększają swoją rodzinę, czyli konkretnie mamy 20 tysięcy złotych dopłaty w przypadku, gdy powiększenie gospodarstwa domowego dotyczy drugiego dziecka w rodzinie, no i 60 tysięcy złotych, gdy dotyczy trzeciego dziecka w rodzinie, i tymi dopłatami możemy dobić aż do limitu górnego limitu tych dopłat, czyli do 100 tysięcy złotych. Więc jeżeli tutaj na przykład ktoś chciałby i tak kupić nieruchomość, ktoś i tak planuje rodzinę, planuje kolejne dzieci, no to akurat z tego programu warto skorzystać, bo częściowo ten kredyt nam się, można powiedzieć, umorzy. Kolejnymi programami, które funkcjonują w Polsce, są wakacje kredytowe. No, te okazały się ogromnym sukcesem PR-owym dla rządu. Tak myślę, że tak to wygląda, że wszyscy kredytobiorcy mimo wszystko są wdzięczni rządowi za to, że te wakacje kredytowe wprowadził w obliczu rosnących rat. Natomiast okazały się bardzo mocnym ciosem w banki, które w dużej mierze miały problemy przez właśnie te wakacje kredytowe. Natomiast czy one były taką faktyczną pomocą?
Tego pewnie dowiemy się po ich zakończeniu i po zebraniu statystyk. Na pewno, jeżeli ktoś dobrze je wykorzystał, no to w tym momencie mógł nadpłacić ten kredyt i znacznie zmniejszyć koszty całkowite swojego kredytu. Z rozwiązań, które aktualnie są planowane, jest to bezpieczny kredyt 2%. O nim właśnie też już był odcinek. Zachęcam do obejrzenia, jest na kanale. O nim będziemy też nagrywać kolejny odcinek z kalkulatorem konkretnym, gdzie będziecie mogli zobaczyć, jak to wygląda już w waszym konkretnym przykładzie planowanym. Tutaj z tym programem wiąże się również program dla osób chcących oszczędzać, a więc program Pierwsze Mieszkanie i konto mieszkaniowe, gdzie będziemy mogli oszczędzać środki i też będą ekstra premie od państwa, pozbawienie podatku Belki. O tym też był odcinek, też zachęcam do obejrzenia. No i kolejne programy, które jeszcze też już funkcjonują, czyli Fundusz Wsparcia Kredytobiorców. Ten program dotyczy osób, które z jakiegoś powodu nie radzą sobie ze spłatą kredytu i mogą udokumentować swoją gorszą sytuację finansową. O nim również mamy odcinek na kanale, więc zapraszam do obejrzenia osoby, które byłyby tutaj zainteresowane tym programem, skorzystaniem z niego czy dowiedzeniem się czegoś więcej. Polega on na tym, że możliwa jest dopłata do rat kredytu w kwocie 2000 zł przez okres nawet 36 miesięcy, w łącznej kwocie 72 tysięcy. I program Mieszkanie Plus, chyba największa porażka ze wszystkich programów, chyba najbardziej rozjeżdżające się założenia od rzeczywistości. Planowane setki tysięcy mieszkań w tym programie oddanych przez kilka lat, właściwie coś w granicach 20 tysięcy mieszkań i tak na dobrą sprawę też nie są to jakieś dane, które można mocno zweryfikować. Także tutaj ten program okazał się, wydaje mi się, że można tak powiedzieć, zupełnym fiaskiem. Teraz programy, które były w przeszłości, to jeszcze było za poprzednich rządów. Mieszkanie dla młodych, czyli program, który pozwalał na otrzymanie dopłaty jednorazowej przy zakupie nieruchomości. Te dopłaty sięgały jednorazowo nawet ponad 100 tysięcy złotych. Program funkcjonował przez 4 lata, a w ostatnim roku środki z tego programu rozeszły się w kilka pierwszych dni roku, dostępne pula dostępnych środków na cały rok, więc można powiedzieć, że ostatnie lata funkcjonowania tego programu okazały się dużym sukcesem. No i z takich prywatnych moich doświadczeń, klienci, którzy skorzystali z tego programu, byli bardzo, bardzo zadowoleni. Miałem klientów, którzy otrzymywali ponad 100 tysięcy dopłaty, także no, ogromne wsparcie, ogromna pomoc. Co do skutków rynkowych, jakie wywołał, czyli mówimy tu o wzroście mieszkań, o tym, jak to wpłynęło w ogóle na politykę mieszkaniową, no też są toczone dyskusje. Też jestem ciekaw waszego zdania, czy w ogóle te programy właśnie wywołują negatywne zjawiska w postaci wzrostu cen, sztucznych wzrostu cen nieruchomości. Także dajcie znać, co o tym myślicie. Podobny program, który też okazał się całkiem trafionym programem, to był program Rodzina na swoim, który miał takie założenie, że przez pierwszych 8 lat właśnie BGK, państwo pokrywa, Bank Gospodarstwa Krajowego, tak, to jest ten skrót BGK, pokrywa połowę odsetek kredytowych. Jak wiemy, te odsetki kredytowe w pierwszych szczególnie latach są na dosyć znaczącym poziomie, więc to wsparcie też szło w dziesiątki tysięcy złotych, no i osoby korzystające z niego zyskały na tym bardzo dużo, no i znacznie mniej odczuły raty w pierwszych latach. Więc podsumowując cały temat programów mieszkaniowych dostępnych w Polsce, widzimy, że cały czas pojawiają się nowe pomysły w obrębie zmieniających się rządów, ale też w obrębie rządów jednej partii, jednego rządu właśnie. Mamy co jakiś czas nowy pomysł. Jest to dosyć atrakcyjny temat właśnie szczególnie w roku wyborczym, ponieważ problem mieszkaniowy w Polsce jest dosyć duży. No i teraz pytanie do was, czy wy widzicie te programy mieszkaniowe jako taki plaster tylko i niewystarczające rozwiązanie, żeby jakoś systemowo rozwiązać problem mieszkaniowy Polaków, czy też waszym zdaniem są to dobrze skrojone programy, możemy tutaj liczyć na duże wsparcie ze strony rządu,
Jakie jest wasze zdanie? Dajcie znać w komentarzach. Tymczasem na dzisiaj będziemy już kończyli. Dziękuję wam serdecznie za uwagę. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Zapraszam do dyskusji i do zobaczenia. Cześć!